Czy założyć biznes w Polsce? Czy założyć biznes w Polsce? Czy wrócić i założyć biznes w Polsce, działalność gospodarczą, firmę? Czy jednak wyjechać do innego kraju i założyć tam działalność gospodarczą? Czy też stworzyć sobie karierę poza granicami naszego państwa? Co się dzieje, szanowni państwo, w danym momencie? Czy jakkolwiek w Polsce istnieje szansa, że dzięki zmianie obecnego rządu na nowy rząd stanie się jakiś cud i wreszcie w Polsce będzie się dbało o ludzi pracujących, że ludzie pracujący będą mogli chodząc do pracy zarabiać, ludzie zakładający działalności gospodarcze będą mogli prowadzić działalności gospodarcze i będziemy wszyscy, szanowni państwo, szczęśliwie żyli. Mówię, szanowni państwo, wprost. Polska w danym momencie ma bardzo małą przyszłość, jeżeli chodzi o zarobki i możliwość rozwoju biznesu. Musimy zrozumieć jedną podstawową rzecz, a właściwie kilka podstawowych rzeczy, a te kilka podstawowych rzeczy to jest fakt o konkurencyjności. Polska nie będzie konkurencyjna, szanowni państwo. Nie ma takiej możliwości, że Polska będzie konkurencyjna. W Polsce ciągle będą rosły podatki. Szanowni państwo, nasza waluta prawdopodobnie będzie słaba, jeżeli nie będzie umacniania. Musimy zrozumieć, że nasza waluta jest skrajnie osłabiana, więc mimo tego, że ludzie myślą, że zarabiają coraz więcej, czy ich emerytury idą do góry, to wszystko jest kłamstwo ze względu na to, że złotówka się po prostu osłabia, osłabia się do dolara, euro i wielu innych walut. Trzeba przede wszystkim zrozumieć, że w Polsce, no, przyjeżdżając do Polski, czy rozpoczynając życie w Polsce, czy zakładając biznes w Polsce, musisz zrozumieć, że będziesz płacił podatki na miliony młodych emerytów. No to trzeba, szanowni państwo, zrozumieć, Polska jest częścią Europy, prawda? A w Europie już dawno wiek emerytalny, w Europie już dawno wiek emerytalny jest na poziomie 65 lat, 66, a nawet 67 i w wielu krajach już niedługo ten wiek emerytalny zostanie podniesiony na wiek 68 lat. Musimy to zrozumieć, że te gospodarki nie zrobiły tego dlatego, że nienawidzą swoich emerytów, szanowni państwo. Te gospodarki to zrobiły, ponieważ są zmuszone, bo jeżeli tego nie zrobią, robią, to nie będą konkurencyjne. Musimy zrozumieć, że na świecie bardzo często nie ma nawet emerytur. Nie dostaje się emerytury. Chyba nawet w Chinach nie ma emerytur, z tego co wiem. Tam chyba nie ma generalnie takiego socjalizmu. Musimy to zrozumieć, że gospodarki Unii Europejskiej, jak Niemcy czy jak Wielka Brytania, nie podniosły wieku emerytalnego dla zabawy. Nie podnosząc wieku emerytalnego w Wielkiej Brytanii czy w wielu krajach Unii Europejskiej, właściwie w większości krajów Unii Europejskiej podniesiono bardzo mocno wiek emerytalny, nam do tego daleko. Dlaczego? Przede wszystkim, żeby ludzie dłużej pracowali i były ręce do pracy. Po prostu nie ma rąk do pracy. Gdyby, szanowni państwo, tak jak w Polsce, kobiety przychodziły w wieku 60 lat na emeryturę, w innych krajach, a nie 65, 66 i zaraz 67, nie byłoby rąk do pracy, ale tych rąk dalej nie ma do pracy, szanowni państwo. Po prostu druga sprawa, nie byłoby rąk do pracy, ale ktoś na te emerytury musiałby im ułożyć. Tych pieniędzy po prostu nie ma. Nawet w Wielkiej Brytanii, szanowni państwo, nie indeksuje się emerytury ludziom, którzy gdzieś tam żyją w co niektórych krajach. Nie do każdego kraju można pojechać i mieć ciągle podwyższoną emeryturę w stosunku do inflacji każdego roku, jeżeli ona pochodzi z Wielkiej Brytanii. No musimy to zrozumieć, szanowni państwo. Czyli zakładając biznes w Polsce, musisz zrozumieć, że możesz zapomnieć o niskich podatkach w sytuacji, w której, szanowni państwo, kobieta w Polsce przechodzi na emeryturę w wieku 55 lat, 60 lat, a kobieta w Niemczech czy kobieta w Wielkiej Brytanii przechodzi na emeryturę w wieku 65, a właściwie 66 obecnie, a zaraz będzie przechodziła w wieku 67, 68. Ja oczywiście nie mówię, żeby kobietom w Polsce podwyższać emeryturę do wieku 67 lat czy 68, prawda? Ale trzeba zrozumieć, że no bo mężczyźni mają na przykład w Polsce wiek 65 emerytura i to by była już bezsensownie byłoby mężczyznom podwyższać, ale wiek, szanowni państwo, dla kobiet emerytalny 65 lat, taki jak dla mężczyzn, wydaje się dla wielu mężczyzn skazany, bo wielu mężczyzn się zastanawia, dlaczego ja mam jakiejś babie płacić z moich podatków emeryturę wtedy, gdy ja jeszcze pracuję, prawda? Na przykład, dlaczego ja tej czy tamtej babie muszę płacić, prawda? Są baby takie różne różniste, które dostają emeryturę w wieku 55 lat i mężczyzna musi pracować do 65, a jakaś kobieta dostanie w wieku 60. Jakim prawem mężczyzna przechodzi w wieku 65 lat, a kobieta w wieku 60, prawda? A mężczyzna płaci więcej i średnio żyje znacznie mniej w Polsce, tak? No taka jest rzeczywistość. Więc Polska generalnie nie ma przyszłości.
Polska nie ma przyszłości, szanowni państwo, w kierunku wysokich zarobków. Nie ma. To jest niemożliwe. Ze względu na to, że w Polsce nie ma pracowników, a nawet jak ci pracownicy będą przyjeżdżać, no to Polska jeszcze bardziej nie ma przyszłości, bo wtedy Polacy będą uciekać, bo ci pracownicy będą obniżać generalnie płace w różnego rodzaju wynagrodzeniach. Szanowni państwo, ja znam sytuację, w której mówi się, że w Polsce nie wiadomo ile jest dobrze płatnej pracy, a ja znam taką sytuację, ja znam taką kobietę, która z końca Gdyni jeździ samochodem, szanowni państwo, na drugi koniec Gdańska po to, żeby zarobić 5000 zł netto na rękę. Wydaje 1000 zł na benzynę plus 500 zł samochód, prawda, i siedzi 3 godziny dziennie w samochodzie, żeby zarobić 5000 zł, bo mówi, że takiej pracy, nie wiem, w Gdyni czy bliżej nie znajdzie, tak? Czyli 3 godziny dziennie, żeby 5 tysięcy zarobić. To tak jakby zarobiła 3 tysiące i ona mówi, że to jest dobra praca, tak? No dobra praca, tak? Że zarobi 5 tysięcy, 1,5 tysiąca na benzynę i na samochód miesięcznie musi wydać plus 3 godziny, czy tam ileś tych dojazdów. No proszę to zrozumieć, no nie jest w stanie znaleźć w Gdyni, nie jest w stanie znaleźć bliżej w Sopocie, gdzieś poza Dynią, a może na początku Gdańska. Nie jest, nie ma, prawda? I jeździ 3 godziny w dwie strony, prawda? Po 1,5 godziny i traci na benzynę 1000 złotych dodatkowo, plus przecież samochód kosztuje, bo przecież trzeba go wymieniać, tak? Więc Polacy nie będą zarabiać, szanowni państwo, bo ta pani, prawda, i w ogóle inni ludzie muszą płacić na emeryturę 50-latków, 55, którzy sobie tych emerytur po prostu nie wypracowali, 55-60-letnich kobiet. Mężczyźni generalnie w Polsce przechodzą w takim normalnym wieku emerytalnym 65, no ale trzeba zadać sobie pytanie, no dlaczego, szanowni państwo, lekarz musi pracować do 65 roku życia, a pielęgniarka do 60 roku życia. No trzeba sobie zadać pytanie. Więc to jest taki pierwszy podstawowy, pierwsza podstawowa rzecz. Wiecie, ja, to nie chodzi o to, czy ja chcę podnosić wiek emerytalny, czy nie. Nie, szanowni państwo. W Unii Europejskiej podniesiono ten wiek emerytalny, bo Europa się starzeje, Polska jest gigantycznej, także depopulacji w jeszcze większej niż w Europie, ale oni mimo tego mają ten wiek emerytalny wyższy, tak? Więc my nie jesteśmy w stanie, szanowni państwo, nasza gospodarka nie jest w stanie, mówię wprost, nasza gospodarka nie jest w stanie wypłacać wysokie wynagrodzenia. Nasza gospodarka będzie cisnąć z małych działalności gospodarczych, czyli Polaków, a mała działalność gospodarcza to 40% gospodarki, czyli to sami Polacy, ci ludzie będą wyciskani, szanowni państwo, po to, żeby płacić emerytury 55-letnim babom na emeryturze, czy 50-letnim, czy 60, a widzicie, więc rozumiecie to, więc nawet dla tych, którzy chcą wrócić do Polski, widzicie, wyobraźmy sobie, że pracowaliście 20 lat w Polsce, w Wielkiej Brytanii, wracacie teraz do Polski i myślicie, że co, i teraz ty z emeryturę dostaniesz z Wielkiej Brytanii, powiedzmy, za 20 lat w wieku 67, czy tam 68 lat, tak, ale już musisz płacić w podatkach na kobiety w Polsce, które mają emeryturę w wieku 55, 60, prawda, a ty dostaniesz emeryturę właściwie w wieku 70 lat, tak? Co więcej, ale to i tak prędzej czy później my ten wiek emerytalny i tak go podwyższymy, szanowni państwo, i tak prędzej czy później wiek emerytalny podwyższymy, a jak nie podwyższymy, to musimy wprowadzić miliony jakichś, nie wiem, ludzi, którzy tu przyjadą, będą pracować, ale to wtedy to będzie zapaść ogólnie taka pod tym kątem społeczna, prawda? No społeczna będzie zapaść, bo Polska nie jest krajem, w którym generalnie wygodnie się żyje. W Polsce bardzo niewygodnie się żyje, bo druga sprawa, widzicie, no i tak ten wiek, szanowni państwo, i tak ten wiek emerytalny, mówię wprost, i tak jeżeli masz dzisiaj 40 lat, tak, czy 35, i tak przejdziesz, będziemy mieli prawdopodobnie wiek emerytalny taki jak w Niemczech, taki jak w Wielkiej Brytanii. Ten wiek emerytalny po prostu będzie 68 lat, prawda? I koniec, kropka. Tylko że będą te emerytury niższe, bo teraz jakimś tam babom wypłacamy w wieku 60 lat, prawda? Więc generalnie wiek emerytalny powinien z punktu widzenia takiego, jeżeli my chcemy mieć pracowników o 5 lat dłużej, tak? Pracownicę, tak? Plus do tego nie płacić na nie emerytury i chcemy, żeby nasza gospodarka wtedy szła, no to musimy robić, jak to mówiąc, trzeba walczyć bronią, którą walczy z tobą twój przeciwnik bardzo często i tym oni po prostu walczą, prawda? Tak? Więc
Nie ma takiej możliwości, żeby w Polska, to jest wszystko kłamstwo, szanowni państwo. W danym momencie takie są podatki ściągane, że i tak jest przyciskany polski mały biznes, że w zagranicznych hipermarketach, w tych dyskontach i jakichś hipermarketach, które są w innych krajach, tam żywność jest już w tej samej cenie, co w Polsce. Ponieważ podatek i do tego mali, średni przedsiębiorcy ciśnięci, więc nie ma wartości dodanej w Polsce, więc te wszystkie produkty, one są drogo produkowane i polski przedsiębiorca nie jest w stanie się rozwinąć. Koniec, kropka. Nie ma takiej możliwości. Druga sprawa, szanowni państwo, nie ma takiej możliwości, że Polska się będzie rozwijać, będziemy dobrze zarabiać i będziemy wygodnie żyć ze względu na to, że Polska nie ma gazu. Polsce zakazano wydobywać węgla, a nasze drewno wysyłaliśmy do Chin, chyba pewnie będziemy dalej wysyłać. Nie wiem, co będzie się działo z naszym drewnem, więc nie będzie drewna, tak? A elektrowni atomowych nie mamy. Nie mamy, nawet Hiszpania ma elektrownie atomowe, nawet Białoruś ma, Czesi mają, nawet chyba Słowacy mają, wszyscy mają, tylko my nie mamy. Zrozummy to, nie mamy tych elektrowni atomowych, a żadne wiatraki nie powstają masowo, tam panele nie powstają masowo, a ja nawet się na tym nie znam i nie wiem, czy to w ogóle by cokolwiek dało, prawda? Może byłoby jeszcze drożej, bo ja się na elektryczności naprawdę nie znam, ale wiem jedno, jeżeli tej elektryczności nie ma, jeżeli nie mamy ropy, jeżeli nie mamy gazu, szanowni państwo, nie mamy elektrowni atomowych, my tego po prostu nie mamy, a naszego drewna, a naszego węgla nie możemy wydobywać, czy tam jest, nie wiem, nie możemy, prawda? Drewno jest ultra drogie. Koniec, kropka, więc wyprodukowanie, życie w Polsce jest po prostu drogie, bo my mamy, szanowni państwo, zwyczajnie zimę. To nie jest u nas tak, jak wiecie, nie wiem, we Włoszech czy w Hiszpanii, że oni tam mają, wiecie, zimę plus 9 stopni, plus 10, plus 12, plus 15, prawda, a w ogóle na Wyspach Kanaryjskich to jest zima 19 stopni w nocy, 23 w dzień, prawda, że oni nie mają zimy, nie muszą tego gazu używać, prawda. Nie ma takiej możliwości. Następna sprawa, szanowni państwo, mamy taki akcelerator inflacyjny, że jeżeli nie obniży się tej inflacji, to nie ma takiej możliwości, że w Polsce będzie dobrze. Przecież już mamy ceny zachodnie w sklepach, ceny nieruchomości też są już zachodnie, szanowni państwo, a dodatkowo gigantyczne oprocentowanie. Więc druga sprawa, więc wymyślono niebezpieczny kredyt. Co to oznacza? Że przez następne lata, jeżeli się tego nie skasuje, na banki i deweloperów pójdzie dziesiątki miliardów złotych i to jeszcze nie jest wypłacane. To dopiero zacznie być wypłacane, bo ci ludzie się teraz aplikują o te wszystkie kredyty, zaczynają je dostawać i w miarę lat będziemy spłacać tym ludziom te raty kredytowe. Więc musimy, szanowni państwo, zrozumieć, że to jest jakiś totalny bezsens, bo każdego roku nie dość, że mamy, że zwykły pracownik i działalność gospodarcza musi pracować na 55-letnich emerytów, tak, 60-letnie emerytki, prawda, a samemu jak wrócisz, to i tak, jak masz emeryturę z Niemiec, czy tam z, wiesz, Wielkiej Brytanii, to dostaniesz w wieku tam 68 lat, jak dostaniesz, prawda, ale tutaj musisz harować na 60-letnie emerytki, które uważają, że sobie wypracowały takie emerytury, nie wypracowały sobie, otóż, szanowni państwo, to jest wszystko nieprawda w rzeczywistości, to jest wszystko tylko dawane, bo chcą kupować głosy w rzeczywistości, taka jest rzeczywistość, więc następnie będzie trzeba spłacać te odsetki tym wszystkim bankom, tym wszystkim deweloperom, to jest niemożliwe do utrzymania, szanowni państwo. Druga sprawa, depopulacja. Polska jest w skrajnej depopulacji, tak? Polska jest w skrajnej depopulacji, a Polska nie jest silną taką kulturą. Polska nie ma silnego, szanowni państwo, państwa. Polska jest skrajnie skorumpowanym, nieetycznym, amoralnym, nie dość, że państwem, ale także społeczeństwem, prawda? W takich społeczeństwach nie da się koegzystować, szanowni państwo, nie da się koegzystować. Mieliśmy partię przez 8 lat, szanowni państwo, która wygrywała głosami starszych babek i kleru, prawda? Szanowni państwo, kleru, jeden z księży dostał, jedna z organizacji takiego księdza, szanowni państwo, dostała prawie miliard złotych dofinansowania. Wyobraźcie sobie, jaka tam kasa leci, jakie to jest, jacy Polacy to frajerzy, że się tak dają. No ale teraz wygrali inni, już widziałem takiego jednego, co tam miał taki program historyczny i on tu mówi, że teraz widzicie, on tam pluje na ten PiS sam, no ale sam mówi, że on wygra wybory i on teraz będzie w swoim mieście budował muzeum. No to nam przymili, muzeum będzie budował, bo on muzeum w swoim, rozumiecie, to muta muzeum nam wyprodukuje, szanowni państwo, pieniądz, muzeum będzie nam produkowało produkt. Co nam da następne muzeum? No ocknijmy się. To, że rząd, szanowni państwo, nowy się uformuje, to nie znaczy, że on sobie z tym wszystkim jest w stanie poradzić. Sobie poradzą z podwyższeniem wieku emerytalnego dla kobiet, no i tyle.
Druga sprawa, szanowni państwo, trzeba drastycznie, musimy zrozumieć, że my nie jesteśmy w stanie zatrzymać normalnych, młodych ludzi, którzy rozumieją, co się wokół nich dzieje. Nie da się tego zatrzymać w danym momencie. Polska gospodarka jest skrajnie spatologizowana przez ostatnie 4 lata. Nie dziwmy się, jeżeli mamy partię, szanowni państwo, która wygrywała głosem, wiecie, 70-80-letnich ludzi, którzy nie pamiętają, kiedy mają urodziny w znacznej części, którzy w znacznej części są na psychotropach. Jedynym oknem na świat dla nich to jest TVP, prawda? A po drugiej stronie też są tacy, co jedynym oknem dla świat jest dla nich taka zagraniczna telewizja, która wpaja w ogóle totalny bełkot Polakom, prawda? Dlatego Polacy w to wszystko wierzą. Musimy zrozumieć, szanowni państwo, dzisiaj w Wielkiej Brytanii, gdy jest gigantyczny kryzys, kupno domu kosztuje 10 lat pracy, a szanowni państwo, w Polsce, gdy nam się wmawia, że dzisiaj jest nie wiadomo co, to kupno domu kosztuje 30 lat dalej, prawda? Jak nie więcej, jak nie dłużej. W Hiszpanii, szanowni państwo, 100-metrowe nieruchomości, 100-metrowe mieszkania kupujesz za równowartość depozytu. Szanowni państwo, zarównowartość depozytu w Polsce na kupno nieruchomości 100-metrowej. No musimy to zrozumieć, prawda? Polska to jest jeden wielki kierat. Przyjeżdżając do Polski nie ma możliwości, że nie zmieniając tych takich podstawowych, prawda, udręk naszej gospodarki, udręk ludzi pracujących, udręk rodzin, prawda? No co Polakom dali? 500+ dali. Szanowni państwo, to powinno oczywiście, co się powinno zrobić? Usunąć się przede wszystkim, szanowni państwo, przede wszystkim co powinno się zrobić w Polsce? Przede wszystkim powinno się, szanowni państwo, wprowadzić taką samą kwotę wolną od podatku i wolną od ZUS-u, jak w Wielkiej Brytanii. Bo jeżeli wprowadzimy taką samą kwotę, czym my jesteśmy gorsi? Ja zadaję wielkie pytanie. Ja już tam się chwalili, że my już niedługo dogonimy Wielką Brytanię podobno, prawda? No, to tak śmieszy, naprawdę. Naprawdę, jak w to wszystko można wierzyć? Tak, Wielka Brytania jest w drastycznej porażce, tak. Tylko, że oni to wiedzą. Tylko, że oni to wiedzą, szanowni państwo. Tylko, że oni to wiedzą, a my nie wiemy, w czym siedzimy w danym momencie, prawda? A u nas bezrobocie tylko dlatego jest, że jesteśmy w gigantycznej depopulacji, że miliony Polaków, następna rzecz, mówią, że bezrobocie. Nieprawda, szanowni państwo. My jesteśmy, mamy małe bezrobocie, bo miliony Polaków wyjechało za granicę. No to jak mamy nie mieć bezrobocie? A milion Ukraińców wróciło na wojnę i tam ginie za oligarchów, prawda? Druga rzecz, no, szanowni państwo, no przecież no, jeżeli w Niemczech i w Wielkiej Brytanii musisz pracować do 66 roku życia, a w Polsce do 55, 50, 60, prawda? No to wiadomo, że się zwalniają miejsca pracy, ale za to trzeba im płacić emerytury, tak? Więc to jest wszystko taka zakłamana księgowość, prawda? To jest wszystko takie kłamstwo, prawda? Ludzie w Polsce są naprawdę opętani. Ja przestałem czasem jeszcze z kimś porozmawiam, ale w ogóle jest bez sensu rozmawiać z ludźmi w znacznym stopniu o polityce, prawda? Tym bardziej, wiecie, bo jeżeli wiesz, że ktoś ogląda TVP, no to wiesz, co ci będzie mówił już od razu, prawda? Jeżeli wiesz, że kto ogląda TVN, no to wiesz, co ci będzie mówił. Naprawdę, to tak wygląda, prawda? To już takie opętanie jest. No ale nie dziwmy się, szanowni państwo, bo jest następna metoda, która wyniszcza polskie społeczeństwo, czyli polska edukacja wtworzona przez komunistów na zasadzie pruskiej, tak? Polska edukacja małych dzieci to dalej jest, szanowni państwo, pruski system, siadaj, wstawaj, ABCD, wtworzone przez bolszewików sowieckich w 1945 roku. Przecież to wszystko, te nauczycielstwo, to wszystko, szanowni państwo, to jest płacz, to nie jest edukacja, to jest, szanowni państwo, to się nie uczy myśleć, tylko uczy się odpowiadać, to jest płacz, szanowni państwo, nasze uniwersytety nigdzie nie figurują nasze uniwersytety, szanowni państwo, dlatego u nas wyjściem jest takie wyjście, żeby wprowadzić, szanowni państwo, kwotę wolną od podatku, tak jak w Wielkiej Brytanii, no to jak jest tak dobrze, no to chyba możemy wprowadzić kwotę wolną od podatku, jak w Wielkiej Brytanii, kwotę wolną od ZUS-u, jak w Wielkiej Brytanii, no, szanowni państwo, a jak się nie zepnie budżet i na przykład z jakiegoś powodu nie możemy tego wprowadzić, bo na przykład jaką trzeba by było wprowadzić? No taką 150 tysięcy w skali roku kwota wolna od podatku i ZUS, czyli zarobisz 150 tysięcy. Tak jest w Wielkiej Brytanii. Nie płacisz podatku, nie płacisz ZUS-u w ogóle. Tak jest w Wielkiej Brytanii.
od 150 tysięcy funtów, prawda, złotych, czyli szanowni państwo tam no, od 25 tysięcy funtów, prawda, nie płacisz w ogóle podatku i ZUS-u, tam jakieś szczątkowe, prawda, a wszystko co ponad to płacisz 25%, ale na koniec roku, no proszę sobie wyobrazić, czyli przede wszystkim trzeba by było wprowadzić taki system, jaki skłonił milion Polaków, czy tam półtora, czy dwa miliony do wyjechania do Anglii i w Irlandii jest podobnie, przecież w Irlandii Północnej jest podobny system, w Szkocji jest taki sam, w Irlandii, w Anglii, prawda, i chyba nawet w Holandii jest bardzo podobny, prawda, w Holandii te podatki jeszcze są chyba niższe dla tych pracowników i działalności gospodarczych, prawda, więc to jest wszystko taki obłęd, nie ma co, szanowni państwo, jeżeli tego się nie wprowadzi, jeżeli my nie jesteśmy, a jak to wprowadzić? Usunąć 500 plus, szanowni państwo, usunąć 12 tysięcy za urodzenie dziecka, usunąć 300 te wyprawki, zarobisz, będziesz mieć dwa razy większą wypłatę, będziesz chcieć pieniądze, pójdziesz, zarobisz, będziesz chcieć pieniądze, pójdziesz, zarobisz, po prostu, bo będą niskie podatki, urzędnicy się odczepią, nie będą was tak męczyć, tak jak w Wielkiej Brytanii będzie i zaraz, szanowni państwo, problem depopulacji zniknie i tak dalej, tylko trzeba to po prostu zrobić, a jak tego się nie zrobi, no to mi, no mówię, szanowni państwo, nie ma w ogóle żadnego sensu dla na przykład ludzi, którzy mają przenośne biznesy, tworzyć sobie jakąś narrację w głowie i historię, w której niby w Polsce jest jakaś świetlana przyszłość. No nie ma sensu. Te podatki będą, szanowni państwo, podwyższane na tych 50-letnich emerytów. Będą podwyższane, szanowni państwo. Podatki będą podwyższane, bo nie mamy elektrowni atomowych, nie mamy gazu, nie możemy węgla, drewno wysyłamy do Chin, czy tam gdzieś, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest cała masa, szanowni państwo. A co więcej, jeszcze w ogóle to pompowanie tych banków i deweloperów z naszych podatków zamiast na szpitale, zamiast na lekarzy, zamiast na pielęgniarki, szanowni państwo, i tego rodzaju rzeczy, no to na banki i deweloperów. No proszę to sobie zrozumieć. Jakim prawem, szanowni państwo, jakim prawem ty masz 50 lat i przejdziesz w wieku 68 lat na brytyjską emeryturę, przyjeżdżasz do Polski, będziesz płacić jakieś 55-letnie emerytki, a sam dopiero w Wielkiej Brytanii przejdziesz za 18 lat na emeryturę. Ale za 5 czy za 10 lat i tak podwyższymy wiek emerytalny, i tak podwyższymy, no bo będzie trzeba, no bo, ale będzie wtedy jeszcze gorsza zapaść, jeszcze większa tragedia, szanowni państwo, jeszcze więcej ludzi wyjedzie, bo w Polsce po prostu nie opłaca się pracować. Nie opłaca się przecież pracować, prawda? Przecież od nowego roku płaca minimalna, płacę minimalną ma zarabiać 1/3 społeczeństwa i to będzie 3200, nie? 3200 to jest obłęd ze spadającą złotówką, gigantyczną inflacją. No to mówię, no 3200 minimalna, no to mówię, ta bohaterka na początku, o której wam powiedziałem, no to szanowni państwo, ona jedzie z końca Gdyni na koniec Gdańska, półtora w jedną godzinę, półtora w drugą, żeby zarobić 5000, wydaje na benzynę, siedzi 3 godziny w samochodzie i co jej z tego zostaje? Po co ona w ogóle tam jeździ? Chyba już by wolał, nie wiem, szczerze, pracować pod domem w KFC. Bym nie wsiadał do tego samochodu. Nie, co z tego, że niby fajna praca? Co z tego? Wiecie, chyba, że nie wiadomo jaka to jest praca, no ale to jest bez sensu, prawda? Nie ma, szanowni państwo, w danym momencie nie ma. Nie ma i nie będzie. Zrozummy to. Mieszkanie w danym momencie 100-metrowe w Trójmieście na kredyt przez 30 lat to jest 3,5 miliona złotych. To jest chore. A gaz do tego i wszystko inne przez to jest 1 000 000 złotych. To jest 4,5 miliona, szanowni państwo, cię kosztuje za mieszkanie w 100-metrowym mieszkaniu w Gdańsku. To jest zwyczajnie chore. To jest chore, prawda? Oczywiście tego nikt nie kupuje, bo na to nikogo nie stać. No ale to jest tylko jedna z metod, które się zastosowało w polskiej gospodarce, żeby się w Polsce nie opłacało żyć, żeby w Polsce się nie opłacało, szanowni państwo, inwestować, żeby wyjeżdżać z Polski. Dlatego Brytyjczycy, szanowni państwo, mają niskie podatki, ponieważ podejmują różnego rodzaju decyzje, no bo wiedzą, jeżeli nie podejmą, no to gospodarka się zawali, będzie depopulacja, będzie to, będzie tamto, czy też inne kraje oczywiście też podejmują bardzo złe decyzje, szanowni państwo, bardzo złe decyzje, na przykład jak wyjście z Unii Europejskiej, ale trzeba zadać pytanie, zadamy dopiero za 10 lat pytanie, czy wyjście z Unii Europejskiej było dobre, czy jednak może było złe, bo dzisiaj mają kłopoty, ale może za 10 lat, czy za 15 lat ktoś się śmieje, pierwszy będzie się śmiał ostatni, prawda?
Tak więc może Brytyjczykom to zapiet. No zobaczymy za 10-15 lat. Wiemy jedno, że w Wielkiej Brytanii jest coraz gorzej, 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 ale w Polsce jest tragedia, szanowni państwo, tragedia. W danym momencie życie w Polsce to jest jeden zwykły kierat przez następne 50 lat. Żyjąc w Polsce podpisujesz cyrograf feudalnego chłopa zagranicznej korporacji, spółki Skarbu Państwa, Urzędu Podatkowego, ZUS-u, szanowni państwo, jakichś innych tam dewelopera, bankstera, jakieś inne badziewia. Nie ma i nie będzie. Nie widzę tego, szanowni państwo, chyba że oczywiście dojdzie do takich diametralnych zmian, o których mówiłem, lub też może troszeczkę innych, może takich jakichś podobnych, może coś ominąłem, może ktoś widzi coś innego, szanowni państwo, jest wielu ekonomistów, ale z innego, innej możliwości nie ma, po prostu nie ma. Życie w Polsce, szanowni państwo, to w danym momencie totalny feudalizm, nowoczesny feudalizm i nowoczesne niewolnictwo. W innych krajach też się pogarsza, to prawda, ale w Polsce jest tragedia. Tylko że w innych krajach, w których się pogarsza, dalej jest 4, 5, 3 razy lepiej niż w Polsce. Zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do kliknięcia w dzwoneczek notyfikacyjny i w link poniżej do mojego angielskojęzycznego kanału. Bardzo bym prosił o kliknięcie w angielskojęzyczny kanał, dzięki czemu będę mógł nadawać na angielską sferę YouTube'a. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam i do usłyszenia.